Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Za moimi plecami gmach instytucji europejskiej, gmach Parlamentu Europejskiego, ale my, drodzy państwo, będziemy mówić głównie o krajowej polityce, która jakoś z tymi tematami brukselsko-strasburskimi się zazębia. Co Karpiński będzie robił w Parlamencie Europejskim? Oczywiście mówimy o byłym ministrze w rządzie Donalda Tuska, Włodzimierzu Karpińskim, który cele aresztu zamieni właśnie na Parlament Europejski. Razem z państwem, razem ze mną są Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl. Kłaniamy się ponownie. Panowie, Włodzimierz Karpiński wraca do polityki. Włodzimierz Karpiński będzie europosłem. Czy to źle świadczy o standardach panujących w polskiej polityce? Źle świadczy o standardach, jakie są w szeregach opozycji? Czy może po prostu jest to efekt pewnego zbiegu okoliczności, bo naprawdę tutaj tych rozmaitych, szczęśliwych dla Karpińskiego okoliczności było, powstała luka w procedurach, no i po prostu pan Włodzimierz Karpiński z tejże luki skorzystał. Krzysztof Świątek, prosimy. Myślę, że przede wszystkim źle się dzieje w polskim sądownictwie, przynajmniej w tej części, która właśnie odpowiada za tego typu decyzje, bo są interpretacje prawne, które wskazują jednoznacznie na to, że skoro czyny, za które potencjalnie też popełnione, czyny, za które trafił Włodzimierz Karpiński do aresztu, zostały popełnione przed objęciem przez niego mandatu i tym samym też przed schronieniem się za parawanem w postaci immunitetu, zostały właśnie popełnione przed tą okolicznością, no to immunitet nie powinien w ogóle tego dotyczyć. To znaczy, wyobrażam sobie taką sytuację, w której sąd uznaje, że dobrze, no pan Karpiński może objąć funkcję europosła, posła do Parlamentu Europejskiego, ale będzie ją pełnił z aresztu. Tymczasem mamy taką sytuację, że on został z tego aresztu automatycznie zwolniony. Właściwie nie wiem, na jakiej podstawie, bo to, że uzyskał mandat, znaczy zdecydował, że obejmie mandat, bo przecież to nie było oczywiste, mógł zadeklarować, że nie obejmuje tego mandatu, natomiast objął mandat i tym samym schował się za immunitet, zostało przez sąd zinterpretowane w taki oto sposób, że on już jest chroniony i postępowanie trzeba zawiesić. No, rozumiem, że postępowanie można zawiesić to, które dotyczy okresu, kiedy pełnił funkcję europosła, ale tutaj mówimy o czynach wcześniejszych, więc to jest przede wszystkim to pytanie. Druga rzecz jest taka, no, odpowiadając na pytanie, co będzie robił Karpiński w Parlamencie Europejskim. No właśnie przede wszystkim przez te co najmniej kilka miesięcy, czyli do czerwca przyszłego roku, będzie się chronił za immunitetem. No to jest podstawowa sprawa. Myślę też, że być może tak skonstruowano listy do Parlamentu Krajowego, żeby na miejscach biorących były osoby, które na pewno by do tego Parlamentu Krajowego weszły, jak chociażby pan Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I tak to skonstruowano, że te miejsca zostały zwolnione, tak żeby pan Włodzimierz Karpiński mógł ten mandat objąć. No to jest może dla niektórych spiskowa teoria, ale myślę, że wytrawni polityczni gracze mogli też tak to zrobić. Pan Hetman, pani Mucha i pan Hajdar, który zmarł. I tak ta układanka właśnie się potoczyła. Wojtku, jak odbierasz tę sytuację? Czy rzeczywiście tutaj kwestia leży po stronie sądu, czy może właśnie jest to kwestia pewnego zbiegu okoliczności, pewnej luki proceduralnej, z której po prostu europoseł już, można powiedzieć, skorzystał? Starałem się to wytłumaczyć w czwartek w jednej z naszych publikacji, właściwie w piątek, kiedy ujawniliśmy informację, że prokuratura wystąpi teraz do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. To jest bardzo ważny wniosek. On najpierw trafi do tak zwanej komisji prawnej, potem będzie głosowany już na forum Parlamentu Europejskiego. Niestety, znaczy Krzysztof ma i nie ma racji. To znaczy, po pierwsze, ja stoję w ogóle na stanowisku, że o tej sprawie powinien decydować sąd. Sąd, który trzyma życie i wolność pana Karpińskiego w dłoniach, ponieważ jakby pan Karpiński zależy, jego całe teraz procedowanie teoretycznie zależy od sądu, ale niestety teoretycznie tylko, ponieważ tam jest zbieg dwóch przepisów. Przepraszam, że trochę przynudzę, ale muszę. Tam jest artykuł 253 kodeksu postępowania karnego w zbiegu z artykułem 105 konstytucji. One wszystkie mówią o mandacie posła. Jakby czyli inaczej, są dwie normy. Jedna norma prawna, która mówi, o, pan Karpiński prawdopodobnie ukradł parę milionów i w związku z tym powinien być wyłączony ze wszystkiego. I druga,
pan Karpiński poprzez, no niestety, taki, a nie inny system wyborczy został europosłem, bo on został europosłem. I teraz, która ważniejsza... In dubio pro reo, no właśnie, wykładnia rozszerzająca. Tak jest, oczywiście, wszystko jak najbardziej, tylko problem polega na tym, że to prokurator wycofał się z tymczasowego aresztu. Niestety musiał, bo zbieg tych przepisów, tam jest jeszcze jeden dodatkowy, ale już nie będę zanudzał, powodują, że ten człowiek, po pierwsze, pamiętajmy o jednym, znaczy dla mnie wina pana Karpińskiego jest więcej niż prawdopodobna. Ale natomiast, o tym już zastrzeżmy, zdecyduje oczywiście o sąd. O tym nie my decydujemy, ani marszałek Hołownia, ani nawet nie prokurator, o tym będzie decydował sąd, bo przypominam, ta sprawa będzie się mogła toczyć nadal. No tylko, że on będzie bezkarny. Co podkreśla również tak. Strona związana, czy też po prostu oczywiście. Pan Karpiński, jego rodzina i jego współpracownicy. To jest przykład sytuacji, która powinna być już dawno rozwiązana i to paradoksalnie unijnymi przepisami. Które będą zasysał Polski, będzie zasysał polski system. Ponieważ te zbiegi tych dwóch przepisów są miażdżące dla prokuratury. Niestety, to nie, ani prokuratury to nie jest wina, ani kombinacja pana Karpińskiego. Szkopuł zaczyna się w momencie, kiedy ten człowiek trafi do Europarlamentu. Oczywiście zgadzam się z redaktorem, że będzie głównie tam robił to, co lubi najbardziej, czyli unikał odpowiedzialności karnej. Ale ja bym chciał powiedzieć tylko jedną rzecz, jeśli pozwolisz, bo myśmy dotarli do pewnych informacji z tego śledztwa, właściwie nawet nie ze śledztwa, co decyzji sądów dotyczy, bo to były dwie decyzje sądu, które zadecydowały o tym, że pan Karpiński dwukrotnie miał przedłużony areszt. To jest bardzo ważne. Niezawisły sąd uznał, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstwa i co ważniejsze, ogromne zagrożenie matactwem. Tam są fragmenty, na które sąd się powołuje, jak pan Karpiński próbował uniknąć odpowiedzialności. Kwestia, jak był chowany telefon, nagle on zaginął, potem się okazało, że jego dane są gdzieś przekopiowane, chroniła go bliska osoba z otoczenia jeszcze kiedyś Donalda Tuska. No, ogromny materiał, który w jasny sposób I to sąd uznał, w jasny sposób może wskazywać na ogromną, to jest taka w ogóle historia, która jest cudowna dla mataczenia, prawda? Bo możesz wpływać na świadków, możesz wpłynąć na skruszonego jednego z uczestników tego przekrętu w jakiś sposób. Możesz go nawet próbować, żeby wycofał się ze swoich zeznań. Tu akurat będzie to bardzo trudne, natomiast jakby jest takie zagrożenie. Więc z jednej strony mamy głupi zbieg, głupi, no dura lex sed lex, no złe prawo, ale prawo, prawda? Rymia rzymska znana. Więc tutaj mamy zbieg tych okoliczności, to jest, jak ja to mówię, suma wszystkich strachów, tak? Bo tutaj właściwie wszyscy zawiedli, nic złego nie robiąc. Ale sytuacja wygląda jak wygląda, skoro jesteśmy przy paremiach rzymskich, to audiatur et altera pars, wysłuchajmy drugiej strony, tak. A zatem właśnie pana już europosła, prawie europosła Włodzimierza Karpińskiego, posłuchajmy. Chciałem podziękować za cierpliwość przede wszystkim, ja jej chciałem wykazać dużo więcej i oświadczyć, że czując się skrzywdzony przez prokuraturę i sposób działania, który spowodował takie długotrwałe przebywanie w areszcie, wydam stosowne oświadczenie jak ochłonę, a w tej chwili pragnę jak najszybciej spotkać się z rodziną. Dziękuję bardzo. Jak widać, Włodzimierz Karpiński zmienił się w czasie przebywania za kratami, w czasie przebywania w areszcie. Jest to uderzający widok, ale Włodzimierz Karpiński mówi o prokuraturze, mówi o działaniach prokuratury. Jak trafnie zauważył Wojciech Biedroń, dwa razy tutaj sąd podejmował wnioski prokuratury o przedłużenie aresztu, więc jest tutaj jeszcze ten czynnik sądowy. I tak z jednej strony możemy pytać o stosowanie, tak długotrwałe stosowanie aresztu, nie tylko w przypadku Włodzimierza Karpińskiego, ale szerzej w innych sprawach. Mówi się o tym, że Polska przoduje w ogóle, jeśli chodzi o stosowanie tego środka. No ale z drugiej strony mówimy też o roli niezawisłego sądu. Czy Włodzimierz Karpiński może w ogóle stawiać się w tej sytuacji w roli człowieka, który jest prześladowany przez, użyjmy tutaj języka drugiej strony, pisowską prokuraturę? Krzysztof Świątek, prosimy. No tutaj kilka wątków, bo rzeczywiście ja też dołączę może do tych, którzy mówią, czy krytykują tę procedurę tymczasowego aresztu. To faktycznie tak nie powinno wyglądać. Albo jeżeli sąd uważa na przykład, że wina jest bardzo prawdopodobna,
i ma bardzo poważny materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę, no to te sprawy po prostu powinny być procedowane szybciej. No rzeczywiście uderzająca jest zmiana wizerunku Włodzimierza Karpińskiego, natomiast faktycznie znowu wracamy do sądów, od których powinniśmy oczekiwać szybszego procedowania tych spraw. Przecież zawsze jest jeszcze druga instancja. To nie jest tak, że to orzeczenie jest ostateczne, już nie podlega żadnej weryfikacji. To jest jakby pierwsza rzecz. Ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby tak jak pan Karpiński siedział 9 miesięcy, czy ludzie siedzą latami w tymczasowym areszcie, to potem jest im zaliczane do wyroku albo jest wypłacane odszkodowanie ze strony Skarbu Państwa, czyli ze strony nas wszystkich. To nie jest właściwa procedura. Natomiast wsłuchiwałem się, tu mówił Wojciech Biedroń o tych kwestiach styku kodeksu postępowania karnego i kwestii związanej z obejmowaniem mandatu europosła z immunitetem. No, ale w ostatecznym rozrachunku, jak rozumiem, zgadzamy się co do tego, że ostateczną decyzję podejmuje sąd, nawet jeżeli taki styk prawny tutaj następuje. Może to jest też kwestia tego, żeby jednak przepisy dotyczące immunitetu jasno definiowały, w których momentach jest ten immunitet ochroną, bo mamy przecież paradoksalną sytuację, w której za podlajkowanie zdjęto immunitet z 4 europosłów Prawa i Sprawiedliwości, a w tym wypadku immunitet spokojnie chroni za bardzo poważne czyny, za działalność w potencjalnie w zorganizowanej grupie przestępczej, za przyjmowanie wielomilionowych łapówek, za ustawianie przetargów i za to, co mówił Wojciech Biedroń, za możliwość teraz wyjścia na wolność, dogadywania się z potencjalnymi innymi oskarżonymi, ustawiania zeznań, ustawiania także strategii sądowej przy założeniu, że ten proces zostanie kiedyś odwieszony i trzeba będzie zeznawać. No to są rzeczy, które nie leżą w interesie publicznym. My mamy do czynienia też z taką sytuacją, w której chcemy chronić grosz publiczny. Jeżeli ten grosz publiczny został sprzeniewierzony, no to wprowadźmy takie mechanizmy prawne, żeby pan Karpiński nie był jednak w każdej sprawie, nawet jak czyny są zupełnie niezwiązane z funkcją parlamentarną i z immunitetem, żeby go chroniły i umożliwiały tego typu działania. Jak rozumiem, z tym będziemy mieli teraz do czynienia. To bardzo straszna uwaga. Dziękuję, że panowie zwróciliście uwagę właśnie na te systemowe braki, systemowe luki, które trzeba jakoś załatać, aby do pewnych zagrażających polskiemu prawu, porządkowi sytuacji nie miały miejsca. Ale skoro mówimy o tej sprawie, warto również zwrócić uwagę na rolę Szymona Hołowni. I tutaj zaraz skieruję do panów pytanie. Posłuchajmy, co powiedział marszałek Sejmu. To nie jest żadna polityka, po prostu to trzeba zrobić. W związku z powyższym wczoraj z kancelarii wyszły pisma. Oczywiście mowa o pismach, jakie marszałek Sejmu skierował w sprawie Włodzimierza Karpińskiego, informując o tym, że może objąć ten mandat. Czysto proceduralna funkcja, czy też tutaj Szymon Hołownia miał jakiś margines decyzyjny? Znaczy, znowu wyjdę na tego złego. Ja się z Krzysztofem absolutnie zgadzam, że nie da się społeczeństwu wytłumaczyć, nawet żonglując, jak ja przed chwilą artykułam. Ja tylko stwierdzam stan faktyczny, tak, przynajmniej taki, który tu jest powszechna zgoda co do niego. Nie ma natomiast zgody społecznej, bo nie da się mieć. Moim zdaniem, znów będę mówił na dwa sposoby. Moim zdaniem Wojciecha Biedronia, dziennikarza, publicysty, mógł to przedłużać, a z drugiej strony z punktu widzenia prawnika jego działanie tutaj było czysto formalne. Ja wiem, jak to brzmi w tej historii, ale próbuję opierać się na tych kwestiach prawnych, które mi mądrzejsi ode mnie wytłumaczyli, więc i nie byli to przedstawiciele justycji, zapewniam. A skoro mówimy o roli marszałka Sejmu, to jestem ciekaw opinii Krzysztofa Świątka. Czy Szymon Hołownia mógł zadziałać inaczej, czy po prostu dopełnił pewnej procedury, którą nakłada na niego prawo? No w przypadku Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu to wydaje mi się, że jego rola tutaj jest ta druga. To znaczy on tylko dopełnił formalności, a jeszcze biorąc pod uwagę to, co mówi Wojciech Biedroń, to praktycznie pewnie nie miał wielkiego pola manewru. Moim zdaniem dużo większe miał mimo wszystko sąd, nawet jeżeli rzeczywiście, no sąd oczywiście orzeka w granicach prawa, więc zapewne też był właśnie tym ograniczony. Natomiast marszałek Hołownia po prostu wykonał pewne proceduralne czynności, tak żeby ci, którzy byli w kolejce, zrzekli się w tej kolejce możliwości objęcia mandatu, no i tyle, i potwierdził to, że oświadczenie, o którym już wiedzieliśmy praktycznie wiele dni temu, że Włodzimierz Karpiński zadeklarował jeszcze pismem do swojego adwokata pana Królikowskiego, że jest wola objęcia przez niego funkcji, więc wydaje mi się, że to było akurat tylko proceduralne. I tutaj stawiamy kropkę, to jest dobre podsumowanie naszej dyskusji. Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24, Wojciech Biedroń, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl, również telewizja w polsce.pl był państwa i moim gościem. Dziękuję również państwu i już teraz zapraszam na kolejne spotkania z telewizją w polsce.pl. Oglądajcie nas, drodzy państwo. Do zobaczenia.